Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany i mam dzisiaj ogromną przyjemność, ogromny zaszczyt gościć Pana Grzegorza Romana. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan Grzegorz jest redaktorem w telewizji Racjonalista, erudytą, wrocławianinem, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego w Polskim Stowarzyszeniu Racjonalistów. Jakby jeszcze pan uzupełnił te skąpe informacje, które udało mi się znaleźć w internecie? Wszystko, co pan powiedział, jest prawdą, zgadza się. Rzeczywiście jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Powiedzmy, niezbyt wielkie funkcje tam pełnię, poza tą właśnie taką honorową, przyjemną funkcją bycia sędzią w sporach, które między członkami rzadko, ale czasami się też zdarzają. I z tego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, wyrosła telewizja Racjonalista, którą nadajemy na kanale racjonalista.tv. Zaznaczmy, że nie jest pan aktorem dziecięcym i samorządowcem. Nie jestem, aczkolwiek o aktorze nie słyszałem, natomiast rzeczywiście we Wrocławiu działa samorządowiec, również Grzegorz Roman, i jest to mój przyjaciel, z którym się dobrze znam, nawet wczoraj się widziałem, więc znamy się, tak. To w związku z tym też było mnóstwo ciekawych historii, ale to na inny program. Aha, w związku z naszym tutaj, że słuchają nas różni ludzie, dla których może zetknięcie z panem i pańską działalnością może być pierwszym w życiu, gdyby pan zechciał przybliżyć trochę misję telewizji Racjonalista, misję stowarzyszenia, czym się państwo zajmują? I dodam jeszcze, czy ateiści są boscy? Tutaj dużo wątków pan poruszył. Ja bym może powiedział o samej telewizji na razie. Telewizja jest założona, była w roku 2014, a więc już 10 lat, przez członków naszego stowarzyszenia po to, żeby informować społeczeństwo, informować państwa o innym spojrzeniu na rzeczywistość niż to, które obowiązuje w Polsce. Bo wiadomo, w Polsce mamy taką opowieść katolicką. Chcemy przedstawić sprawę z innej strony. Twierdzimy, że na świat należy patrzeć racjonalnie i racjonalistycznie. To są pojęcia zbliżone do siebie, ale chodzi o to, że całość wiedzy o świecie mamy dzięki nauce. To nauka, a racjonalizm razem z nauką idzie ręka w rękę, to nauka opisuje świat. Religie niczego nam nie dały, jeżeli chodzi o opis świata. Natomiast wszystko, 100% tego, co wiemy o naszym świecie, wiemy dzięki nauce. I taki naukowy, racjonalistyczny świat, odrzucający zjawiska nadprzyrodzone, odrzucający zjawiska, które nie mieszczą się w pojęciach, kategoriach naukowych, niebadalne, nieweryfikowalne, niefalsyfikowalne. Twierdzimy, że ich nie ma, a jeżeli funkcjonują, to tylko jako wymysł ludzki, wyobrażenie, czasami jakieś dążenia do realizacji ludzkich pragnień, marzeń, bo przecież wielu z nas, a może wszyscy, chcielibyśmy być szczęśliwi, również żyć dłużej niż tylko nam biologia podpowiada. No i z tego wynikają potem różne domysły i takie pragnienia, zwodzące nas na manowce. My jednak twierdzimy, że trzeba stać twardo na ziemi i lepiej poznać prawdę, jaka ona jest. Nawet jeżeli ta prawda nie jest tak piękna, jaką nam w kościele ksiądz przedstawia, ale za to jest prawdziwa. I to jest w niej piękne. Natomiast pan jeszcze powiedział o... Jako Polskie Stowarzyszenie... Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Założone w 2005 roku, zarejestrowane, tak, pierwszy zjazd 2007, jedno z pierwszych stowarzyszeń typowo ateistycznych. Sądzę, że nawet pierwsze po upadku tak zwanej komuny, bo są w Polsce też stowarzyszenia działające jawnie niereligijne, antyreligijne czy antykościelne. Tak jak na przykład jest taka niezależna inicjatywa europejska Piotra Gadzinowskiego. W skrócie NIE,
To też jest taka, powiedzmy, takie stowarzyszenie, które działa od dawna, ale ono ma swoje korzenie jeszcze, powiedzmy, no, PRL-owskie, ponieważ tam ci działacze zakładali je. Natomiast tutaj Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów było założone przez takie środowiska racjonalistyczne, ateistyczne, już te pokomunistyczne, te z Nowej Polski. I nasza działalność to jest krzewienie racjonalnego poglądu na rzeczywistość, czyli światopoglądu racjonalistycznego, odrzucającego zabobony, zjawiska nadprzyrodzone, bogów, wróżki oraz takie zjawiska niebezpieczne już jak pseudomedycyna na przykład, czy pseudonauka. Z tym walczymy. Prowadzą też Państwo wspaniałe, moim zdaniem, ceremonie humanistyczne. Ja będę miał przyjemność gościć u siebie tutaj w podcaście również panią Kaję Bryks i panią profesor Joannę Heinderek również i pana profesora Obirka także, więc będziemy z każdym z Państwa te tematy rozwijać. Natomiast może kilka słów o tych ceremoniach humanistycznych, gdyby pan był uprzejmy powiedzieć. Tak, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest pierwszym stowarzyszeniem, które podjęło temat i w roku 2007 odbył się pierwszy ślub humanistyczny w Warszawie. Chodzi o to, że Kościół w Polsce przejął tę sferę ceremonialną. Człowiek potrzebuje w życiu mieć kilka takich ważnych momentów, które chciałby uczcić w sposób szczególny. No i jednym z takich właśnie wydarzeń jest ślub. I Kościół ma tę przewagę, że dysponuje świetnie rozwiniętą siecią pomieszczeń, lokali o wyglądzie i takim charakterze, który daje tę podniosłość tej chwili. I przez to przejmuje tę sferę, zaznaczając swoją obecność w kulturze polskiej, bo trudno rezygnować z takiej wspaniałej oprawy. I naprawdę wielu ludzi chociażby z tego powodu jest w kościele, że trzymają go te ceremonie. No nie tylko ceremonie, ale również jakieś święta, które kościół nakazuje obchodzić. I dla tych zewnętrznych objawów tej celebry sądzę, że pokaźna część polskiego społeczeństwa trzyma się przy kościele. Niestety to rodzi ze sobą dalsze konsekwencje, konsekwencje wzmocnienia instytucji kościelnej, która ma ponadnormatywną, ponadreprezentatywną siłę w naszym społeczeństwie, oddziaływując na politykę naszego państwa, na polityków, na ustawodawstwo. I to idzie coraz dalej i coraz dalej, więc to związanie z władzą jest bardzo mocne właśnie dzięki temu, że Kościół przyciąga takimi właśnie, tutaj w cudzysłowie powiem, zabawkami, takimi atrakcjami, które trzymają dużą frekwencję w Kościele. Chcielibyśmy ten monopol rozbić i również proponować wszystkim, którzy chcą, również piękną, podniosłą ceremonię, gdzie sam akt będzie się odbywał bez znamion religijnych, bez odnośników religijnych, tylko będzie raczej... Czyli stół nie będzie racjonalistyczny. Tak, nie będzie. No to zawsze jest to piękna atmosfera, bardzo podniosła. Celebranci są szkoleni w tym kierunku. Polecam takie śluby, one są zawsze bardzo miłe, zawsze też indywidualne, bo przecież każdy ma swoje preferencje i to można wcześniej ustalić, w jaki sposób to ma wyglądać. Ja też polecam ze swojej strony Państwa kursy. Tak, organizujemy kursy na prowadzących takie ceremonie i oczywiście zapraszam do udziału. Na naszej stronie psr.org.pl można wszystkiego się dowiedzieć. Przechodząc trochę do głównego tematu naszej rozmowy, o który ustalaliśmy wcześniej, czyli boskość niejakiego Jezusa. Czy pan się opowiada bardziej tutaj za poglądem na przykład doktora Richarda Carriera, że Jezus w ogóle nie istniał, jest wymyślony od początku do końca? Czy może Barta Ehrmana, że jako taki istniał, ale jego świętość została wymyślona później? Czy może uważa pan dzisiaj na podstawie jakichś współczesnych badań, że Jezusa wymyślił Paweł Saul z Tarsu? Jak to wygląda dzisiaj w 2024 roku? Mhm. Więc tak. Gdybym miał się ograniczać do tych dwóch autorów, których pan wymienił, to bliżej mi do Ehrmana oczywiście.
Bart Ehrman jest zwolennikiem, w przeciwieństwie do Carriera, który jest tak zwanym mitycystą. Bart Ehrman na to patrzy w sposób bardziej racjonalny na całą sprawę. Oczywiście ta trzecia wersja, że Jezusa wymyślił Paweł, wydaje mi się mało prawdopodobna. Tutaj musiałbym dłużej opowiadać dlaczego. Zdaje się, że Paweł to jest raczej ktoś, kto przyłączył się do ruchu, który już panował. Także ten Jezus już tam wcześniej był, a on wykorzystując, no powiedzmy, ten prąd, tę modę, która wtedy tam panowała oraz całą związaną z tym no, zamieszanie, postarał się wykorzystać dla siebie i właściwie on to rozwinął tę religię do takiego formatu, który jest dzisiaj, z grubsza rzecz biorąc, obecny w przestrzeni współczesnej. Natomiast Carrier, on twierdzi, że Jezusa w ogóle nie było, że jest całkowicie wymyślony przez kogoś. Natomiast ja uważam, że trzeba uporządkować pewne sprawy. Postać taka, którą się nazywa Jezus Chrystus i występuje w Ewangelii, nie istniała z całą pewnością. Takiego kogoś nie ma. Dlaczego? Jezus nie jest postacią historyczną, ponieważ Bóg nie może być postacią historyczną. Jeżeli stwierdzimy, że Bóg jest postacią historyczną, to zrozumiemy absurd tego poglądu, który wyrażamy. Bóg nie może być postacią historyczną, ponieważ historyczna postać to jest postać oparta na badaniach naukowych, na nauce. Historia to jest nauka. Jeżeli chcemy powiedzieć, że Jezus jest postacią historyczną, to tak jakbyśmy powiedzieli, że oto istnienie Boga zostało udowodnione naukowo. Nauka nie zajmuje się udowadnianiem istnienia Bogów, ponieważ nauka w ogóle nie zajmuje się zjawiskami niesprawdzalnymi. Zjawiskami, które są, no, wykraczają poza obszar rozumowego poznania. Kwestia Boga jest kwestią wiary. Natomiast jeżeli byśmy chcieli twierdzić, że Jezus Chrystus faktycznie istniał i jest postacią historyczną, to w tym momencie stwierdzamy, że udowodniliśmy naukowo istnienie Boga, co jest niemożliwe. Zwłaszcza to dosyć komicznie brzmi w ustach ateistów, bo często słucham wypowiedzi znamienitych ateistów, którzy w internecie bardzo poważne i świetne programy prowadzą, ale słysząc stwierdzenia tego typu, że Jezus jest postacią historyczną, chociaż ja jestem ateistą, to tak jakby zaprzeczył samemu sobie. Tak jakby przyznał, że już nie jest ateistą. No bo jeżeli stwierdza historyczność Jezusa, to znaczy, że stwierdza historyczność Boga. A więc faktyczne istnienie Boga. My możemy się zastanawiać co najwyżej, czy historyczną postacią jest ktoś, kto swoimi przeżyciami i wydarzeniami z tym związanymi na początku naszej ery, powiedzmy tam w latach 26-36, bo to się mogło wtedy odbywać, dał początek i dał pomysł na postać opisaną później w Ewangelii. O, to takiego kogoś, nazywa się go Jezusem historycznym. Ja nie bardzo lubię to określenie Jezus historyczny, bo tam występuje słowo historyczne, więc wskazuje na jakąś naukowość. Nie, postać, która była pierwowzorem Jezusa ewangelicznego. Tu się możemy spierać, czy ta postać rzeczywiście istniała. I na to pytanie odpowiedziałbym, że ktoś taki albo kilku takich istniało. Takie wydarzenia mogły mieć miejsce, są bardzo prawdopodobne. Jak wejdziemy w te realia tamtego czasu, to takich postaci, nawet przez historię opisanych, jest kilku albo nawet kilkunastu, którzy by mogli spełniać te wszystkie cechy, które ma, podobne cechy, które ma Jezus z Ewangelii, odrzuciwszy oczywiście wszystkie metafizyczne elementy, czyli takie jak wskrzeszanie zmarłych, czy samemu zmartwychwstanie, chodzenie po wodzie, zamiany różnych płynów w różne inne płyny, czy też wypędzanie diabłów. To takie rzeczy, jakbyśmy to odrzucili, tylko przyjrzeli się postaci, która chodziła, głosiła jakieś poglądy, jakoś się zachowywała, coś mówiła,
to taki ktoś mógłby istnieć. I tutaj moglibyśmy się zastanawiać, czy ktoś taki istniał, ale to nie jest Jezus Chrystus. To jest ktoś, kto był takim pierwowzorem tego Jezusa Chrystusa. I tutaj możemy stwierdzić też jasno, że historia, zarówno zapiski kronikarskie, jak i fakty archeologiczne nie potwierdzają takiej postaci. Po prostu nie ma nic na temat postaci tegoż Jezusa Chrystusa, chociażby z tego nawet powodu, że on się nazywa Jezus Chrystus. Ten bohater żydowski nie może się nazywać Jezus Chrystus. On mógłby się nazywać jakoś po żydowsku, ale nie po grecku. Hanocri. Bo Jezus Chrystus jest tytułem, już bardziej Hanocri. Rzeczywiście i tutaj rację ma rosyjski, radziecki pisarz Buchakow, który w książce Mistrz i Małgorzata umieścił właśnie Jezusa, którego nazwał Jeszua Hanocri. O, to zgadza się. Tak jest, bo Nocri to Żydzi tak nazywali chrześcijan. Bo to chodziło o tych członków takiej żydowskiej sekty Nazirejczyków. Tak, on mógłby się nazywać Jeszua Hanocri, ale nie Jezus Chrystus. Chociażby z tego prostego powodu nie zauważa go historia. Zresztą Jeszuły Hanocri też nie zauważa historia. Żaden kronikarz, a było ich około 40 takich ważnych kronikarzy z tamtego czasu, nie zauważa tej postaci, ani nawet zdarzeń, które tam towarzyszyły jemu. Bo przecież Ewangelia opisuje, że chodziły tłumy, 5000 mężczyzn siedziało i słuchało kazania na górze. Więc jak dodamy kobiety i dzieci, to tam mogło być 15-20 tysięcy osób. I żaden kronikarz takiego wydarzenia nie zanotował. A żaden nie zanotował. No i teraz chrześcijanie zakrzyknęliby a testimonium Flavianum. Tak, no akurat to ci chrześcijanie, którzy nie bardzo znają nawet analizy innych chrześcijan, którzy badaczy chrześcijańskich, którzy przyznają, że testimonium Flavianum jest fałszerstwem. Oczywiście tu trzeba powiedzieć, co to jest testimonium Flavianum. Józef Flawiusz, żydowski historyk, urodzony w 37 roku naszej ery, a więc po wydarzeniach związanych z Jezusem, w około roku 90 napisał historię żydowską, którą po polsku tłumaczymy jako Dawne dzieje Izraela na przykład. No, tłumaczenia są inne. I tam jest wśród tych dziejów jedna taka wzmianka, która brzmi mniej więcej tak, że i żył wśród nich człowiek mądry, jeżeli w ogóle można nazwać go człowiekiem, czynił cuda, dobra i tak dalej, i tak dalej. Pontius Pilat go tam skazał, ukrzyżował, a chrześcijanie do dzisiaj istnieją i chwalą jego imię. Mniej więcej z pamięci taki tam jest ten tekst. Jakbyśmy chcieli przeanalizować, ja tutaj odsyłam do analiz różnych, które są w internecie na ten temat. Absolutnie ten fragment nie mógł być z tak wielu powodów prawdziwym wpisem, że aż tu byłaby cała lista tych powodów. Natomiast taki jeden najważniejszy powód jest taki, że wczesnochrześcijańscy myśliciele, ojcowie Kościoła, tacy jak Orygenes czy Tertulian, czy też Justyn, no wielu ich było, Klemens Aleksandryjski, bardzo ważny, istotny. Oni przecież znali dawne dzieje Izraela Flawiusza, a oni pisali powiedzmy gdzieś między drugi, trzeci wiek naszej ery. To nie wspominają nic o testimonium Flawianum, chociaż cytują Józefa Flawiusza i nawet Klemens Aleksandryjski w takim dziele Stromata pisze, że bardzo dziwi się i żałuje, że Józef, wtedy tak nie zawsze nazywał się Flawiusz, ale powiedzmy ten kronikarz Józef, nic nie wspomina o wielkich dziełach, które czynił nasz Pan. A Orygenes powiedział, że Flawiusz nie uważał wcale Jezusa za Chrystusa, bo w tym testimonium Flawianum jest też taki fragment kasus, że on to był Chrystusem, takie jeszcze stwierdzenie jest.
absolutnie niemożliwe, żeby to testimonium Flavianum było, ta wstawka była prawdziwa, chociażby z tego powodu, że pierwsi ojcowie Kościoła, cytując Flawiusza, nic o tej wstawce nie wspominają. Ona się pojawia dopiero na początku IV wieku i jest związana z takim jednym chrześcijańskim pisarzem, który jest tutaj najbardziej podejrzany o te fałszerstwo. To jest Eusebiusz z Cezarei. Postać barwna, ciekawa i no, mitoman pierwszej klasy. To jest ten, który też wymyślił gorący krzyż, który widział cesarz Konstantyn na dzień przed bitwą pod mostem Mulwijskim. Więc ten, i ten krzyż i napis pod tym znakiem zwyciężysz. To też jest pomysł Eusebiusza z Cezarei. Więc ja bym tutaj raczej tę postać posądzał o tę fałszywkę, czyli testimonium Flavianum. A to jest taki jeden z podstawowych argumentów chrześcijan za historycznością Jezusa. No to to jest mało wystarczający, no niewystarczający, można powiedzieć, że nawet sam fakt, że taki fragment jest używany, że był wpisany do dawnych dziejów Izraela Flawiusza, świadczy o tym, że Jezus postacią nie jest, nawet ten historyczny Jezus postacią historyczną nie jest, ponieważ gdyby był, to nie trzeba by było takich fałszerstw dokonywać. On po prostu by się pojawił. On by się po prostu pojawił i na kartach kronik, które tam przecież były sporządzane, ale w związku z tym, że się nie pojawił, to trzeba było zrobić no, taki wpis, który by uwiarygodniał tegoż Jezusa. Trzeba pamiętać, że tych dzieł Flawiusza w oryginale nie ma. Najstarsze kopie są z X wieku naszej ery i tam już jest testimonium Flawianum, oczywiście w innej, zmienionej formie niż dzisiaj współcześnie, bo też to podlegało zmianom. A więc był czas około 1000 lat na to, żeby dokonać zmian, żeby dopisać cokolwiek temu Flawiuszowi. Więc to jest niewiarygodny wpis, który należy włożyć między bajki. Jest jeszcze kilka takich, w cudzysłowie, źródeł, ale żadne z nich się nie broni, prawda? Żadne nie może być uznane za tak autentyczne. Tak, bo wszystkie one są pisane mniej więcej na początku II wieku. Jest Piliniusz młodszy, jest Tacyt i Swetoniusz. Oni takie w swoich dziełach wspominają, ale o chrześcijanach. Żaden z nich nie wspomina o Jezusie. Padają słowa typu Chrystus, Chrestos, ale to są no, pisane rzeczy na początku II wieku, że są chrześcijanie, którzy czczą jakiegoś Chrestosa bądź Chrystusa. Ciekawe, dlaczego nie Jezusa, prawda? Bo to też jest istotne. No i to też, nawet gdyby przyjąć, że oni pisali powiedzmy 100 lat po tamtych wydarzeniach, To też już jest wystarczającą cezurą czasową, która no, też nie działa na korzyść wiarygodności tego. No to i tak jest mało. Nawet ta postać tak znacząca musiałaby mieć o wiele więcej odnośników. Byli na przykład tacy specjaliści, już nie chcę głębiej wchodzić, ale to jakbyśmy ten temat chcieli rozwijać, to można powiedzieć, że byli kronikarze, którzy specjalizowali się w pewnych sprawach, na przykład w ukrzyżowaniach. To na przykład Justus z Tyberiady opisywał właśnie ukrzyżowania. Jak właśnie Rzymianie krzyżowali na terenie Judei, Galilei i kogo. On to dokładnie opisuje, nie wspomina o żadnym Jezusie. A przecież no, to jest najważniejszy ukrzyżowany w historii świata, żeby o nim nie wspomnieć. No to jest to niemożliwe. Był też taki no, pisarz Apion, który był takim pierwszym antysemitą, takim, no, który wszystko, cokolwiek się miało złego dziać związanego z Żydami, zaraz donosił to cesarzowi Tyberiuszowi. Niestety nic nie doniósł na temat Jezusa, a miałby co donosić, że tam rebelia się szykuje. On milczy na temat Jezusa. No i takich tego typu
określeń, tego typu faktów jest wiele. Faktów zaniechania, takich faktów, gdzie byłaby świetna okazja, żeby o tym Jezusie coś napisać, a nikt, kompletnie nikt nic nie pisze na ten temat. No dlatego można powiedzieć, że jest to postać, która jest wymyślona na użytek religii, która potem powstała. I tak należy na to patrzeć. Oczywiście mogła mieć jakiś pierwowzór, najprawdopodobniej miała kogoś, kto dał się ukrzyżować, a wcześniej wydawało się, że tworzy rebelię wobec panującego rzymskiego okupanta. Pytanie, czy był pacyfistą, czy za taką osobą o łagodnym usposobieniu by ktoś poszedł? No właśnie, i tutaj jest pewien problem, ponieważ Ewangelie są bardzo niejednoznaczne, bo w jednym miejscu przedstawiają Jezusa jako pacyfistę, a w drugim jako bardzo agresora, człowieka agresywnego, człowieka gwałtownego, człowieka, który zapowiada przelew krwi i walkę i przemoc. A z drugiej strony w innym momencie mówi, że jak ktoś go uderzy w prawy policzek, to niech nadstawi lewy, a jak ktoś komuś ukradnie szatę, to niech mu odda jeszcze drugą. Więc absolutne przeciwieństwo. Więc nie wiadomo, kim był nawet ten... Być może właśnie było kilka tych postaci. Jeden był bardziej łagodny, drugi był bardziej agresywny. I może stąd ta sprzeczność w tej ewangelicznej osobie Jezusa. Możliwe, że to taka przyczyna. W zasadzie to, co najważniejsze, to przekazałem w tej kwestii tego Jezusa historycznego. I poza tym mogę polecić kanał Racjonalista TV, czy na YouTubie, czy na stronie www.racjonalista.tv. Tam są i moje wykłady, i też moje rozmowy, wywiady z różnymi osobami. Występują też inne postaci tam na tym kanale. Także zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania Racjonalisty TV. Serdecznie zapraszamy. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To był naprawdę zaszczyt poznać Pana osobiście. I co, życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mnie również było bardzo miło. Dziękuję. Do usłyszenia.